Polska o agresji Rosji. Musimy powstrzymać Putina, prezydent Andrzej Duda zapowiada. NATO i Unia Europejska odpowiedzą na rosyjską agresję. Jest głos Polski na atak Rosji i na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że Polska wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unia Europejska odpowie na rosyjską agresję. Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia, dodał. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wezwał do powstrzymania Putina. Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści, napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Wojna Rosji z Ukrainą. Duda, nie zostawimy Ukrainy bez wsparcia, współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unia Europejska, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia, dodał polski prezydent. Poinformował również, że rozmawiał dziś rano z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tym samym potwierdził, że doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty, napisał na Twitterze. Głos w sprawie agresji Rosji na Ukrainę zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina, napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić jak najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne, zaznaczył Morawiecki. Wojna Rosji z Ukrainą. MSZ. Bezprecedensowy atak na Ukrainę. Chwilę przed godziną 7 komunikat w sprawie Ukrainy wydało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę, czytamy. Federacja Rosyjska świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw współczesnej architektury bezpieczeństwa i próbie siłowej zmiany granic, na co nie może być zgody w XXI wieku. Polska we współpracy z sojusznikami podejmie wszelkie przewidziane prawem międzynarodowym działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji, podkreślono w komunikacie MSZ. Wojna Rosji z Ukrainą. Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji w Donbasie w nocy ze środy na czwartek. Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie operacji specjalnej w Donbasie. Według informacji władz i relacji w sieciach społecznościowych rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków. Wybuchy słychać było także w stolicy Ukrainy, Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju po tym, jak w nocy ze środy na czwartek Rosja zbrojnie zaatakowała ten kraj. Rosja przeprowadziła uderzenia w naszą wojskową infrastrukturę, w naszych strażników granicznych. W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy, przekazał Zełenski. Putin w telewizyjnym wystąpieniu uzasadnił swoją decyzję prośbą separatystów z Donbasu, których niepodległość, wbrew prawu międzynarodowemu, Rosja uznała w poniedziałek. Według tez wygłoszonych przez rosyjskiego lidera celem operacji jest demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. W poniedziałek Władimir Putin podjął decyzję o uznaniu niepodległości separatystycznych tzw. Republik Ludowych, URL Ługańskiej Republiki Ludowej, IDRL Donieckiej Republiki Ludowej, w ukraińskim Donbasie. Dzień później Rada Federacji zgodziła się na wprowadzenie rosyjskich wojsk do Donbasu. Rosja oświadczyła również, że uznaje separatystów w granicach całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego, czyli w granicach szerszych niż obecnie kontrolują prorosyjskie i aktywnie wspierane przez Rosję siły.